Jesteśmy na stanowisku u Tomka. Trafił mu się bardzo ładny jesiotr. Prawdopodobnie będzie to życiówka Tomasza. To jest na pewno życiówka Tomasza. Porządny jest. O kurwa. Ale klocek, chyba jest rekord, co? Chyba będzie. Zobaczymy, co będzie. Czekaj, wezmę ten tyłek. No. Dobra, zostawię to. Trzymam. No i ważymy gościa. Tak, 29. Tak, 29 kilo. Kurde, no brakło. Czekaj. 28. A myślałem, że 3 dychy będzie miał. Wytarowane jest to? Tak. 28 również. Piękny Tomek, jak na razie najlepsze wyniki. Łowisz tutaj przy pompie, nie? Co? Tu przy pompie łowisz? Nie, przypadkowo. Przypadkowo? Ale masz jakąś przynętę, którą ci jedzą najlepiej? Ser żółty. Ser żółty. To dobrze. I to, co żeś skrytykował. No tak, bo to jest skrytykowane. Tu pokażesz go, tak. Jak pozwoli. Tylko teraz pasowałoby mi wyjątko. O, tu. Chcesz zdjęcie? Tak. No piękny bydlak. Ale świnia. 28 kilo, piękna ryba. Masz telefon? Telefon. Nie ma tamulki? Poszło gdzieś. Poszła. Porządnie. To brakło do życiówki? Co? Brakło do życiówki? Nie, no jest, bo miałem 26. 26, o 2 kilo. No to chociaż jedna pobita. To teraz jeszcze bym tylko wyapeluję na 30. Też mam taki plan. Palili się 50 kilo, 50 kilo. No i Tomek nam daje czadu. Który to już? O, to bym to powinien być czar. Bo teraz na ten. 18 kulkę. No to grubo, to rzadko się zdarzy. A co to masz za kołowrotki? O, tu ma 8K. 8K? To jara. Tu jest karp. Mamy pierwszego porządnego karpia. Ale i odjazd był książkowy. No. Jak zaczął grać sygnał. A tylko do zupy usiadłeś, co? Jaki smak? Zapach? Pamiętasz, co było? Ryba z pomarańczą. Kilka. 18. Zobaczysz, co to jest. Nie, ja go widziałem 8 kilo.
Ale nie, może nie być. No. Ona. Tak, dyszka. Taka tam dyszka, szwagier. Zobaczymy gościa, ile ma. Między 10 a 12. 12 taki bogaty. I ten. Ten haczyk to był w zestawie do tej wagi oryginalnej? Tak. 14. Poważnie? To się zobacz. No 14 równo. No jest, no. Wygięcie się szybkie aparaty. Tego demek. Dużo twardze. Powiedz, co, co zrobił? Uciekł. Ale gdzie uciekł? Do lasu? Czy nie widziałem, w którą stronę? Się rzucaj tam, Tomek. Może się wróci jeszcze. Dej ta podbiegać w ogonie. Daleko nie uciekł. Siły ma jeszcze więcej niż miało. Słuchajcie, moi mili, sytuacja jest niecodzienna. Sąsiad stoi tu już dłuższą chwilę z rybą. I no nienormalne, żeby to tak walczyło. Ale była sytuacja rano taka, że Tomek miał rybę z żyłką. Czyli urwany zestaw. U Jody było później powtórka i następny jest tutaj między nami sąsiad. I teoria jest taka, że chyba sąsiad ma rybę i z tą drugą rybą, która sobie tam pływa luzem z tą żyłką, z czymś urwanym zestawem. Może z wędką, bo tutaj wciągnęło na przeciwnym brzegu wędkę wczoraj. No jest... Tam karp się. Albo ryba jest naprawdę olbrzymia. Zobaczymy, czy się uda to wyholować. Zobacz, zobacz, co robi. Pomóż. No ja. Trzymaj wędkę, pana trzymaj. No, ja no 90 kilo to nie trzeba na razie trzymać. Ale no naprawdę, to jest siła rzeczy, nie? O, usiło. Przygoda życia. O, i straszna. Jest, pokazuje się ryba. Jeśli to jest jedna ryba, to naprawdę jest olbrzymia. No i? No pokazuje się jesiot. No u mnie też jest dosyć ciężki, parę kilo ma. Nie wiecie, że ja go podniosłem tam u siebie. W międzyczasie u Jody widać tam szaleje. Ja mam jesiotra. Kurczę, jestem Franku, żebym dalej ciągnie. Znasz ty. I zobacz już ile czasu, pół godziny co najmniej. Wielki. Tam też jest jesiot. Jeszcze wczaki wolne. No. A to jest takie ostatnie podrygi. Ale tą żyłkę można łatwo przyłożyć na tym ciężarkiem i się uwolni z tego zestawu. Owinęła się. Jeszcze odjechał. Tam jeszcze wojuje. Nie, mój jest duży dosyć, ale nie jest tak. Chyba się przyniosła matę pływającą. Nie leży tam gdzieś? Co? Ta mata pływająca. Teraz to bliżej. Króca bąk. Jest fajna ryba, jedna i druga. No i teraz tak jak idzie głową do przodu. Zobacz. Bym chciał. No on już. Żeby się tylko nie kapnął. Ale już.
O, właśnie. Zobacz. Już go nie odpuszczę, nie odpuszczę. Piękny. Brawo. Ile obstawiacie? I są oba zamknięte. Nie uwierzysz. Na pewnie Wanego. Oczywiście. Żeby nie uciekł. Kulkę ze sklepu ogrodowego. Tak. Ty mówiłeś, że nie zaskutkuje. Ja od razu mówiłem, że to będzie najlepsze. Byłem przy tym. Ty cyganie. Byłem przy tym, widziałem, jak tak mówiłem. Tam idziemy zobaczyć, bo tam ważne. Ile miał? Troszkę 26. Uciekł. Już się nie dowiemy. Uciekł. Oszedł. No ciężko z tak dużą rybą. Ten haczyk, żeby tylko haczyk znaleźć teraz. Znaleźć, no. Zaraz powinien być tutaj za matą. Albo w matę, tak? Pokażę go chwilę. Tam miał 26 kg. Mój nie jest duży, ale... Nie, ale to jest te ja lubię je. Te są te śmieszne takie, nie? No, i inne trochę. Elegancko. To wyładuj gościa. Oczywiście. O, już machał go na mnie. Poszedł. Piąteczka. Słuchajcie, moi mili, dla mnie to koniec na łowisku kamień w tym roku. Uciekam, jadę dalej w trasę, ale mi się oda z Tomkiem, zostałem jeszcze kilka godzin. Zostawiam im kamerę, może uda się coś dograć. Łowisko piękne, jak co roku ryby się meldowały. Ja wczorajszy dzień poświęciłem całkowicie na tyczkę. Nie sprawdziłem tych nowych federów tak jak chciałem. Tyczka mnie, miałem łowić kilka godzin, wciągnęła mnie na cały dzień. Wyszło jak wyszło, ale na feder i tak miałem kilka ryb. I spoko, kolejny wypad na kamień na plus. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich ludzi, których tutaj poznałem, bo co roku jest klimat taki, sąsiedzi nam dopisują bardzo fajnie. Pozdrawiam was wszystkich. Mam nadzieję, że to nie pierwsze i nie ostatnie nasze wspólne wędkowanie. Narka. Jesteśmy na stanowisku u Tomka, kolejny jesiot, kolejna jazda. Może powiesz, ile już miałeś tych jesiotrów, jak to wygląda? Jesiotrów było jakieś 300 kilo. Wygląda to tak, że ręce bolą. Ale jazda bez trzymanki. Jesiotry takie od 10 do 20 kilo. A co jakiś czas perełeczka 25, 28, 29. Brakuje mi 1 kg do 30. Do 30. Tak się może teraz się. Może teraz się los nade mną zlituje.
kamieniem. Na pożegnanie taki z kamyka. Tak będzie miał trochę ponad 20. Koniec tych męczarni, trzeba się zbierać do domu. I żegnamy się z łowiskiem, żegnamy się z rybami, odjeżdżamy do domu. Sorry, że tak na raty, raz Tomek, raz ja, raz Michał, ale tak wypadło. W tej chwili leje, musimy się poskładać. No niebo płacze na nasz odjazd. Chcieliby wszyscy, żebyśmy jeszcze tu pobyli, ale niestety musimy do domu. Natomiast widzimy się niebawem, za tydzień mamy wynajęte łowisko Zieloną Wyspę. Postaramy się zrobić materiał i pokazać, co się dzieje w innych miejscach. Dzięki, że byliście tam. Na razie.